Witajcie kochani, znajdujemy się na Ferajnie i kolejny piękny dzień jest za nami. I dużo się znowu pozmieniało na serwerze. Jak możecie zauważyć, na live powstała tutaj ta wieża. Bardziej udekorowaliśmy naszą wioseczkę. Teraz to jest bardzo milusio i przytulnie, naprawdę. A także mamy nowe zwierzątko. Oto mucha Mariusz w twoim naturalnym środowisku. A także mamy Alaja Arkiego. Tak. Czemu stoisz plecami? Ej! No, właśnie. Zostawcie lajka widzowie i pamiętajcie, filmy są codziennie o godzinie 17 i wbijacie na Instagram i Smurfik. Dobra, jesteśmy tutaj w naszym magazynie małym. Tutaj pan Mucha Mariusz sobie lata, oczywiście. A jeszcze pokażę wam coś, a to za chwileczkę. Tylko powstała też tutaj ta wieża, tak? I ogólnie, co z tą wieżą jest nie tak? Tą wieżą jest to nie tak, że to jest zoo. Tak, tutaj będzie na dole takie wejście, gdzie będą wszystkie farmy, nie farmy i wszystkie zwierzątka stamtąd oczywiście. No tam jeszcze muszę wejście zrobić, bo kurde, tu się dopiero buduje mniej więcej, bo tam jeszcze nie ma sufitu, ale spokojnie, to się ogarnie, tak? Oczywiście. A w dzisiejszym odcinku dowiemy się, co się kryje za tą dziurą, że ja wiem, co się kryje i jeszcze dodatkowo zrobimy trolla, więc oglądajcie do końca. A jakiego trolla powiadacie? A już wam mówię, generalnie chcę zrobić nie wchodź do złej dziury troll na Ferajnie. Tak, ogólnie zrobimy tam pułapkę, ale to zobaczycie, jeszcze później. Teraz idziemy do naszego statku. Tutaj dodałem takie lilie, oczywiście, żeby to tak nabrało kształtu. Tu w ogóle tu mamy masę łódek. Wiecie, bo to jest port, tak? Tutaj są statki i pływamy. O, mogliście właśnie zauważyć mojego kolegę żelaznego. Ten żelazny akurat jest miły, tak? On nie pali domków. On w sumie... Nie wiem co tutaj, nie wiem, jest. Czekajcie, zanim pójdziemy do dziury. Ja przecież, chwila. Dobra, patrzcie, zapomniałem, że golemy tak mają, że jak dam mu kwiatka, no to będzie ją w łapce. I ja idę dać dla żelaznego kwiatka. To jest, nie, oczywiście, że nie tak. To jest ten drugi żelazny, ten prawdziwy żelazny, który no i się wkopałem. To nie tak jak myślicie, tak? To jest ten fajniejszy żelazny. Łap. Czemu nie bierzesz? Bierz do łapy. Bierz kwiatura. Bierz kwiata. Masz. No nie da się, jak to? A może on sam musi zebrać? A, nie wiem. Leży tu kwiat i tyle. Tak, żelazny nie pal domów. Dobra, ogólnie na serwerze jest dealer, więc próbujemy go dzisiaj strollować. Zobaczymy, czy nam się uda. Teraz możemy się wybrać do naszego, oczywiście, tutaj dziury. A nie, to nie tu. Czekajcie, już się pomyliłem. Okej, no to co? Otwieramy? A, to ja jeszcze po nożyczki pójdę, kurde, no. Dobra, mam w ręku nożyczki. Idziemy ściąć naszą dziurę. W naszej dziurze jest creeper! Nie. To nie tak miało być, tak? Okej, hyc. Nie, właśnie wybuchnąć. Ja nawet tego nie skomentuję, tak? No nie! Wybuchł mi tu creeper, zniszczył mi teren i ja cię kręcę. Dobra, chociaż troszeczkę tego zostawił. No ajajajajaj. Dobra, w miarę to uratowałem, niech będzie. Ścinamy dalej. A więc, tak jak możecie tutaj zauważyć, to jest taka długa dziura. Tutaj jest w skrzynkach wszystko, co nie? Normalnie ja tutaj kopałem z dwie noce, jak nie więcej, żeby tą dziurę tutaj ogarnąć, co nie? I ogólnie jest taka sytuacja, że mam tutaj kobla pod dostatek. Ja mogę zrobić normalnie zamek z kobla. Chyba z 5-6 skrzynek kobla jest z tej dziury. No i trochę jeszcze wywalałem, bo kurde, niepotrzebny mi jest aż tyle kobla. I tutaj mam oczywiście, proszę państwa, łapkę. Sobie tutaj zrobiłem kilka rzeczy i będziemy tam, gdzieś tutaj obok mniej więcej, robić tą pułapeczkę, tak? I generalnie jest plan taki, że kogoś tutaj przyprowadzimy i powiemy, że coś cennego jest na końcu tej dziury. I co się stanie? I to wybuchnie wszystko. Oczywiście. Tak jest plan, że w dziurze wybuchnie, nie tutaj, co nie? Okej. Uznajmy, że to będzie dobre miejsce gdzieś tutaj, żeby to się stało oczywiście. Tak. Tutaj postawimy rządek TNT. Okej. Mamy tego 8, więc powinno starczyć. A, jeszcze z nadwyżką, więc w sumie jest gitara, tak. Okej. Tutaj jeszcze możemy tak dla zachęty postawić sobie 2 TNT, żeby nikt się nie skapł. Okej, w tym wypadku teraz musimy tutaj postawić te haki, tak? Tylko, że te haki w głębiej tak postawimy, żeby nikt tego nie widział. Okej, teraz by się przydało tutaj doprowadzić chociaż do TNT to wszystko. Okej. Czy to się odpali, jak wejdę? Tak, odpaliło się. Okej. W takim wypadku teraz musimy to tylko zakryć. No i mamy gotową pułapkę. Dobra, przyniosłem trochę stołu i świeczek, żeby tutaj potworki nam nie łaziły i tego nie popsuły. I żeby zakryć do końca tą pułapkę, tak? Dobra, teraz to będzie naprawdę pułapka idealna. O nie,
nie, mam pół HP. Okej, dobra, dobra. No teraz to wygląda jak pobojowisko, dosłownie. Okej, tu jest ta nitka. Tak trzeba to zakryć tak sprytnie jakoś. Okej. Nie no, teraz się nikt na pewno nie skapnie. To jest, no, niemożliwe po prostu. No dobra, to oświetlamy tutaj dalej i pokażę wam, co jest na końcu tego tunelu. Creeper, zostaw, nie wybuchaj. No i wybuch, najgorzej. Dobra, kochani, proszę bardzo. Proszę bardzo, oczywiście na końcu tego tunelu jest spód ferajny. Tak, tam jest dealer, Dokdes i tutaj reszta oczywiście. A tu są jakieś domki, no. A tam na końcu jest moja grzybkowa krainka. To teraz pora zawołać dealera. Oto dealer w naturalnym środowisku, na drzewie. Siedzi i awczy. Nic nie podejrzewa, że buszujący w krzakach smerf chce, żeby został spłapkowany. Jak pan dealer się odawkuje, to czeka go troll stulecia z tunelem. Czemu Dokdes nadal nie zdjął swoich grzybków? Co jest? Przerwa na reklamy. Zostawcie lajka, subskrypcję, dzwoneczka. Odcinki codziennie o 17:00 i wbijajcie na Instagram i Smurfy. Fajne relacje codziennie. Dealer, dealer! Gdzie jesteś? O, tu jesteś! No siema, co tam? O, czemu niszczysz grzyby? Dokdes mi zapłacił, wiesz? Dokdes ci zapłacił za zbieranie grzybów? No, mniej więcej tak wyszło. Kurde. A co tam? Ej, da się to zbierać? Czekaj, co? No jak masz Silk Touch, to tak. O kurde, fajnie, fajnie. To tego, ogólnie mam taką sprawę, No powiedz o swojej sprawie. Chcę cię oprowadzić po moim tunelu. Okej, okay. A dokąd prowadzi twój tunel? Do mojego domku, żebyś, bo wiesz, to jest tak jakby przejście tutaj do głównej ferajny. Więc też, żebyś zobaczył to po prostu, co nie? No dobra, stary, no to w sumie brzmi bardzo fajnie. Pomożesz mi zebrać grzyba, bo to jest bardzo ważne dla mnie. Dobra, dobra. Dokdes mi płacić całe 6,50. O, całe 6,50, to bardzo dużo. No mam to. Dobra, i gdzie ten? Gdzie jest tunel? O co? Chodź, zaprowadzę cię. Tutaj, okay. Dole tej doliny. A, tak na dole, że umarłeś. Dobra, już wszystko mam. To wracając, oprowadzę cię po tej dziurze, po mojej dziurze oczywiście. Okej. Okay. Gdzieś ona tutaj jest w pobliżu. Czy dziura? No masz fajną tą miejscowość swoją. A, tą dziurę. Ach, że czy... do miejscowości, tak, do grzybowa. Tak, do grzybowa. Tylko gdzie to było? Już się zgubiłem, nie pamiętam. To brzmi dziwnie, stara. Tam jest jakaś dziura, ale to wygląda strasznie licho. O, tutaj jest, dobra, tutaj, chodź. To jest twoja dziura? Stary, to jest. Gdzie ty jesteś? Halo? A nie, to co innego. Gdzie ty jesteś? Tu jestem. A, ty tu, dobra, a, tutaj, ty chodź. Już się zdziwiłem właśnie, że coś ty mi pokazujesz, jakieś 2x2 dziurę, co chodzi. Nie, tu jest taki tunel jak, wiesz, 5x10, nie wiem, bardzo długi. Nie, w sumie wyczepiste. A ile ty tu kupałeś? Z dwie noce? Nocki zarywałem w sumie, żeby to zrobić. Masakra. Strasznie duży tunel. No. Co, gdzieś on prowadzić będzie jeszcze na boki? Wiesz co, stój, wiesz co? Jest ty star, to jest... No super. Zostałem stronowany. No widzę, że jestem sterowany, a twój tunel został wysadzony, więc nie byłbym taki szczęśliwy. No wiesz, da się to fajnie udekorować, ale zostałeś strollowany przeze mnie. Tak, musiał strollować, aż wysadził swój tunel. Widzowie, ten człowiek jest uzależniony od trollowania! Biorysz przykład z Dokdesa, tak? Właśnie widzę, że tutaj Dokdes ma na ciebie zły wpływ, stary. Niebezpieczny ten tunel, stary, ja nie korzystam z niego już. Nie no, to taki jedyny troll był, ale ogólnie to prowadzi do mojego grzybkowa. Zobacz, jak się ogólnie tutaj zmieniło. Właśnie widzę, że całkiem ładnie masz tutaj. No, jak ja tu byłem ostatnio, to była tylko ta chata tak naprawdę. No, teraz mam latarnię morską nawet. No, mam tutaj wszystko, tutaj bardzo dużo rzeczy. Ej, w ogóle, chodź, jeszcze ci jedną rzecz pokażę tak przy okazji. No. Chodź do statku mojego. W tym statku jest... Co tam masz fajnego? A już ci mówię co, albo kto. Żelazny. Patrz, żelazny golem. Przyszedł na serwer. No, widzę i chodzi pali domki znowu. No, właśnie ten nie pali akurat, ten drugi pali. O, masz, fajnie się urządziłeś, stary. I gdzie jest twój główny domek? To w twoim domku, tutaj, tamtym tu, pierwszym. Nie, tutaj właśnie. O, tutaj. A, to głównie statku żyjesz? Tak, okay. Jestem piratem. Dla golema. Fajnie, I like it. Podoba mi się, daje okejkę totalnie. Okej, okay, no to... Sobie... Podoba mi się ten pomysł na most, ja chyba to zgapię, stary, wiesz? Spoczko. Bo jak mi nie most w moim domu, a to jest fajny pomysł. Spoczko, nie ma problemu. No ogólnie tak to wszystko u mnie wygląda, myślę, że jest spoko w miarę. No, fajnie. No to byłoby na tyle, widzowie, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dzisiaj ze mną był dealer. Miałem, uciekł jakiś ci ten niebieski. Niebieski, o nie! Nie, uciekli! Nie, za tobą. Dobra, chodź tu, Smurfie. To on się nazywa jakoś, nie pamiętam, nazwałem go dzisiaj. Tyle, dziękuję i pamiętajcie, codziennie odcinki o 17:00. Hej, hej!